Tragiczny wypadek w miejscowości Potępa koło Tarnowskich Gór. Policjanci podczas nocnego patrolu zauważyli uszkodzone barierki na moście biegnącym przez Małą Panew. Okazało się, że auto zjechało z drogi, przerwało barierki i wpadło do rzeki. Nie żyją dwie osoby. Straż pożarna przybyła na miejsce i wyłowiła ten pojazd na brzeg. Okazało się, że w środku znajdują się ciała dwóch mężczyzn. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził ich zgon. My jako policja w tym miejscu wykonaliśmy wszelkie czynności zabezpieczające ślady z tego miejsca pod nadzorem prokuratora, który polecił wykonanie sekcji zwłok. Policjanci zauważyli auto w wodzie około 2 w nocy. Prace na miejscu zdarzenia, trwające do późnych godzin porannych, prowadziło 11 zastępów straży z użyciem wyciągarki, łodzi ratowniczej i sprzętu hydraulicznego. Samochód ten wydobyto na brzeg tego koryta rzeki w celu weryfikacji, czy w tym pojeździe nie znajdują się jeszcze jakieś inne osoby poszkodowane i tutaj na szczęście nie było już dodatkowych osób. Ze względu na charakter tego zdarzenia na miejscu została zadysponowana też specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego celem przeszukania koryta rzeki. Policja pod nadzorem prokuratury ustala teraz przyczyny tego wypadku oraz tożsamość obu mężczyzn.